Orianna. No i kulka jest po to, żeby potrafiła się bronić. Czy coś jeszcze ominąłem? Chyba nie. Taki mały wątek na temat historii Orianny. Oczywiście napastnik Rice, skórka wydana na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2010 roku, które się odbywały w Republice Południowej Afryki. SKTT1, Zyra, pierwsze skiny, które wyszły dla SKTT1 po wygraniu Mistrzostw Świata. Po nich niedługo po nich chyba wyszły. Nie, po to po Samsungach wyszły. No było tak, że Riot nie wydał skórek za pierwszy sezon. Wydał za drugi sezon, to były dla Tampay Assassins, czyli drużyny pochodzącej z Tajwanu. Znaczy się przypomnę, że Mistrzostwa Świata w pierwszym sezonie wygrał Fnatic z Shushayem na supporcie. W Witaj, sensie, Samsung. ostatnio czytałem sobie Urwika, bo chciałem nagrać historię czytane League of Legends, więc nadal nie wiem, czy powinienem, ale się to z tym zmagam. No i Warwick tak naprawdę był człowiekiem. Kiedyś był człowiekiem, był zabójcą na zlecenie i po prostu wymagania jego klientów stawały się coraz wyższe. I co spowodowało, że poprosił jego przyjaciela Singed'a, żeby stworzył dla niego magiczny napój, który mógłby pomóc mu być po prostu przełamać tą ludzką barierę tego ludzkiego ciała. Więc tak, więc Singed zlecił mu znalezienie trzech elementów. Warwick, nie pamiętam, to było jakieś ciemne srebro, coś, nie pamiętam, i specjalną krew. Po prostu on sobie wybrał za ofiarę Sorakę, która jest nazywana na dziecięciem gwiazd. I ją właśnie wybrał jako swoją ofiarę. Ale ona go odprawiła swoją mocą, swoją magią. On pragnął się je zemścić. Wrócił do Singed'a, cały oczywiście poobijany po walce z Soraką. No ale za chwilę może. No nie trafiony Mystic Shot od Ezreala oraz tutaj Q od Lunie, to udało się trafić. Roślinki obijają dosyć mocno Edykery drużyny niebieskiej. I wracając, Warwick wziął miksturę niedokończoną, wypił ją i zamienił się w to, czym je teraz jest. W sensie to jest najjeszcze chyba historia dotycząca sprzed reworku, ponieważ obecny wygląd Warwicka inaczej się różni. Oczywiście Warwick zyskał swoje moce, stał się zwierzęciem, zyskiwał z każdym dniem zyskiwał coraz to większe Więcej, lepiej, lepsze zdolności, jeżeli chodzi o zwierzęce, ale zatracał się jako człowiek i po prostu on sobie obiecał, że on zdobędzie serce Soraki, żeby wyrównać, żeby zachować te ludzkie zmysły, które mogła krew, tego niebiańska krew to chyba się nazywała, żeby móc przywrócić. To są rangi, elowego. Tego. O, mamy problemy środkowej alei. Zaraz odpowiem na pytanko. No, zużyty Ignite przez Talona. No, Orianna miała problemy. Czy zużyła ona Exhausta? Owszem. Elowego to jest jeden gold, platyny i diaksy. Ojojojoj, agresywne wejście strasznie Talona. No, wiedział, że może zginąć, więc spróbowałby wyciągnąć. Niestety to się nie udało. Doktor House niestety wychodzi z linii nogami do przodu. Mamy podejście od Jarvana. Flash! No i dość do lancy, również on ma problemy. A drużyna Infraction to są diamenty. Nie zapamiętam niestety jakie. Okej, sobie pokładałem już tutaj paski, więc macie do tego możliwość porównania mniej więcej każdej dwóch postaci na jednym poziomie. No to
Presja, jaką wymusił grać na środkowej alei, on zyskał na tym, a przede wszystkim przewagę w złocie jako asystent zabójstwa, jakim było First Blood na talonie, oraz wywarł presję na Jarvanie, że musiał się cofnąć do bazy. Okej, jest przewaga 500 sztuk złota, to jest fajna, duża, i to jest przewaga, która jest praktycznie główną przewagą w Goldzie jego zespołu nad zespołem Elowego Esports. A został za pan Ezra, jeszcze za panel w klatkę od Gina. No i Talon, no duża presja strasznie jest na nim wywierana. Fiora podchodzi, no ten. Czy nie udało jej się zbić tego paska, za to nie została również zatrzymana przez Swaina w jego pułapkę. Udało jej się to skontrować. Przygotowałem sobie teraz notatki, jestem troszeczkę bez peli. Fiora Graves. No, Cole pamiętam jedynie z Gresa, jak się nazywa go Ultimate. Oraz, że Smoke Ekran to jest jakby bączka. Ten smoke, który go rzuca. No i został wyrzucony. Musiał. Ojej, Lux, Lulu! Niski stan zdrowia. A wracając do Talona. No tutaj Talon musiał przeskoczyć przez jedną ścian. Nie pamiętam również cooldownu. Kurde, troszeczkę się nie przygotowałem. No i mamy kolejne podejście od Fiory. Ojej. Ma mniejszy stan zdrowia niż Swain. I ona potrafi za pierwszym razem bardzo dobrze dojść do swojego rywala oraz trafić go w ten jego czuły punkt. Oczywiście te pierwsze początkowe punkty, one są stawiane w miarę prosto, w miarę że w miejsca takie, gdzie można łatwo trafić właśnie rywala. No ale zobaczymy, już Shockwave zużyty, no i niestety Talonowi udaje się przeżyć. No spokojne zagranie, gdyby może jeszcze jeden raz udało się Orianie obić Talona. Ale tak czy siak, może swego rywala do wycofania i jej przewaga, jeżeli chodzi o minionki, wzrośnie. Już jest 112 minut przewagi. Mamy wejście na górną alejkę. Odpalony Ultimate od Fiory. Niestety tylko udało się trafić w jeden z czterech obiektów. I również Ezreal zostawiony na dole. Z Lulu. Ezreal, no oczywiście mógł wcześniej wycofać się do bazy, bo jego zawsze na pierwszym powrocie jest potrzebna. Musi kupić sobie łezkę. Za to, że mógł ofensywnie kupione dwa longswordy oraz zakupiony ząbkowany sztylet. No oczywiście to jest pod Lethality Build od Gina. Pan Naleśnik niszczy wizję na górnej alei. Jarvan jest właśnie niedaleko, więc no, Swain nie chciał za pierwszym razem podchodzić. Wie, że ma niski stan zdrowia, że może po. Miał niski stan zdrowia, mógł. A może teraz poczekać. To i kolejne problemy tutaj od Ezreala. Jeszcze 6 poziomu nie mamy na tej dolnej alejce. Oj, Jhin stara się puszować wieżę. A i niestety nikt nie został wyłapany w plącza Zyry. Strata obecnie 14 milionów. No i czy uda się coś? Jest obijany bardzo mocno. No i mamy wejście Jarvana na górną alejkę. To jest złapana w pułapkę została Fiora, ale no tutaj mamy gank na doną aleję, odpalona kurtyna. I to jest frag dla Gravesa oraz frag dla Zyre. Tutaj collective damage również został zużyte. I to jest próba zdobycia First Blood Towera. Bardzo mądrze w 9 minucie jest podejmowana ta próba. Bardzo, można by powiedzieć, książkowy gang przede wszystkim. Co mnie zdziwiło, tak bliskie odpalone kurtyny, bliskie odpalanie kurtyny od Gina. To oczywiście wybiera presję, bo jest parę sekund
lepiej wypuścił, zaaktywować ją wcześniej i mieć po prostu te kilka sekund pokaści i strafiać się, poczekać i strzelać. A tak naprawdę Zyra z Graysem zrobili swoje Collective Damage z Ultimate od Zyry i koniec z życia Lulu oraz Ezreala. I ponownie Shockwave pod wieżą. No i znowu trochę zabrakło. Flash! Ojojojojojojoj, błąd! Pierwszy tutaj błąd Jarvana był taki, że on źle postawił swój sztandar. Tak, gdyby normalnie go postawił, nie musiałby flashować. Ale po raz kolejny pod wieżą Orianne udaje się obić, w tym momencie nawet zabić swojego rywala. Ale trzeba przyznać, że historie w League of Legends mają jednak swój klimat. Szkoda, że gracze często nie wytrzymują. Mamy nawet jutro turniej, mamy turniej w sobotę dla wszystkich rank i w niedzielę dla dywizji Gold Wyżej. Turnieje. Tak, to była ta komenda. Zapomniałem komend. No dawno nie korzystałem z tego kanału, więc proszę mi wybaczyć. I mamy swap, który jest bardzo adekwatny. Spuszowana wieża na dolnej alei, trzeba przejść na górną, ale teraz Jhin ma problemy. Udało się aktywować ultimate, musi flashować, również flash Fiory za Jhinem. No i niestety nie udaje się przeżyć Jhinowi. I mamy zejście Jarvana czwartego na dolną alejkę. Tutaj niestety Swain nikogo nie wyciągnie. Turniej. Prawie się pomyliłem. I mamy Talona, wyciągnął on nikogo, ale rzucona bąka, nawet Shockwave tutaj nie musiał być rzucony. I tutaj w tej notatce masz, ziomeczku, wszystkie turnieje, które są odbywane, będą się odbywały w najbliższych dniach. Oczywiście notatka jest na bieżąco uzupełniana i tyle. To notatkę również można znaleźć na Facebooku Radiant League. Ale wracając, zaczynałem mówić o tym, że League of Legends ma strasznie fajne historie, tak? Oczywiście są one teraz trochę mocno, ja to nazwę remake'owane na potrzeby dodawania nowych postaci, ale naprawdę są fajne. Tak naprawdę Kamilkę mieliśmy troszeczkę zapowiedzianą w jakiejś spin-off w historii Evelyn. Więc Evelyn albo Kasuperia, albo Vayne, nie pamiętam. Mamy za to ganka Gravesa na dolną alejkę. No tutaj Lulu ma niskie zdrowia. Celna salwa trafiona właśnie w Gravesa oraz Swaina. Mają oni dosyć niski stan zdrowia i wsparcie do przodu byłoby problematyczne, zwłaszcza że teraz Fiora, no ojojoj, bardzo mocno bita. No tutaj odpalenie teraz kurtyny nie było odpowiednim ruchem, ale tak czy siak, wydaje mi się, że to było ciekawe. W sensie udało się mu odwrócić szale zwycięstwa na dolnej alejce. Oczywiście Fiora ma możliwości, jakby temu zaradzić. W sensie w quickly pierwsze dwie rundki dzisiaj były takie mniej ogarnięte. Młody team, to zależy jak młody, na diaksy zdarzy się wam, ale nie wygracie turnieju, zostanę teraz na góry alejce. Zyra ma problemy, tutaj weszła wymiana 1 za 1 i Talon stara się coś pomóc. Assault device odpalony, również mamy komenda chronik postawiona na Swainie i on zabija nam Talona na dolnej alejce i to będzie push, tak? To będzie push, Lulu już wraca na aleję. No mniej więcej, w sensie turniej dzisiaj powinien być do 30 teamów, ale nie chciałem nikomu mówić nara. Tak wiesz, aha, fajnie, dzięki za rejestrację, no to sorry, nie weźmy udziału. Więc to poszerzyliśmy bracket, mam nadzieję, że Riot nie będzie robić z tego. Powodu jakichś większych problemów.
A jak najwyżej będzie, to po prostu opiszemy to, że nie, po prostu się nie spodziewa takiej dużej ilości. Tak, talon. Aha. Sima, maybe no. It is Polish stream, I speak Polish and... Yeah. Wiesz, mój angielski jest taki biedny, ja tak się powinien uczyć tego angielskiego, bo to język przyszłości, a ja gówno z niego potrafię. W sensie, słownictwo. Bo mniej więcej szybko podaję z nich, pamiętam. Ojojoj, Shockwave, który złapał dwie postacie, odpalony Ignite, to jest na pewno frag dla Oriany. Może pędzić, no jest błąd, trochę za szybko, uruchomiony smog, dojście do tego. Ojejeje, collective damage nie trafił w Jarvana. No i mamy poszowaną wieżę, odejście Gina od wieży, bardzo dobra. I odpalona kurtyna, próbuję nią zasnipić. To się nie udało. Ale za to druga wieża na górnej alejce, pierwsza wieża na górnej alejce zostanie wzięta. Flash i wieża na środkowej alei, więc to jest przewaga w tym momencie. Czterech wież i powoli robi nam się dużo powoli robi się nam stomp. To już robi nam się stomp. To już 7000 złota przewagi. Nie wiedziałem, że taka przewaga jest już, bo nawet nie zrozumiałem tego. Beta Team wygrał finał, więc... O kurde. No to nieźle. Ojej, będzie pogoń za Gravesem. Mamy tutaj Swaina, celna salwa trafiona. Uruchomiło to nam Drake'a. No i... Jarvan ma problemy, skakuje kataklizmem na Gravesa, oczywiście Graves może szybko się wyleczyć, tutaj się szybko wyleczył przy użyciu... Nie wierzę. Ta escape Gravesa piękny. Niestety Swain ginie, zbyt dużo obrażeń, tutaj Oriana jeszcze stara się swoją kulką jakoś tutaj to pobijać. Odpalona ta tarcza. Luna nałożona na Fiorę. Ale tak, zdobyty Grave, zabity Jarvan. Jarvan oraz Ezreal. Była wymiana za Swaina. I wydaje mi się, że bardzo, bardzo na plus. Ojojoj, talon obijany jest Shockwave. Mamy podejść jeszcze jeden autoataczek. No i Kaim, no 6-2 do Talona 1-6. Mówiłem, że to się wszystko rozegra na midzie, ale również powiedziałem, mówiłem to, że Talon jest postacią, która jest pod mid game. Również tutaj, no, aj, Jarvan problemy, ta kolejna tarcza, no, bardzo ładny collective damage, problemy, wydaje się... Kurtyna, odpalona kurtyna i dwa fragi, dwa shoty, prosto w Fiore oraz w Lulu. I mamy dwa fragi dla Gina. Mamy kolejną niewierzę niszczoną. I mamy teraz również przejście Gina oraz Gravesa na górną alejkę. Powód prosty, oni mają największy push power, jeżeli chodzi o wieżę. Również za chwilę Swain oraz reszta drużyny chyba się cała do niego przejdzie. Do nich przejdzie. Powód prosty, więcej golda. Cena salwa zużyta, powód, znaczy próba. Zabrania minionów, no za mało obrażeń, Ezreal 0-3, nie mam możliwości, żeby się jakkolwiek powrócił już chyba do tej gierki. Jedyny silny segment to jest Jarvan oraz Fiora, która ma jakiekolwiek obrażenia. Być inaczej imituje, że ma jakieś, dla mnie imituje, że ma jakieś duże obrażenia. Okej, okay, powrót na alejki, dwa wind drake i smoki powietrzne zdobyte przez różne czerwoną, to jest plus 16, ile to mi daje, no, nie pamiętam, plus 50 jednostek ruchu dla każdej postaci, to jest strasznie dużo, zwłaszcza, że mamy taką kompozycję w drużynie czerwonej, która właśnie się nie opiera o movement speed, tak, oczywiście mamy jakieś małe przyspieszenie od Oriany, ale to trzeba byłoby, no, idealnym praktycznym momencie powiedzieć. Odpalona została kurtyna. Jeszcze ten dźwięk z kurtyny. Mamy walkę Gravesa oraz Talona na nowej alejce. No, prawie się udało, to nowi jakoś
ogres tutaj Gravesa. Niestety Red buff nałożony na niego chwilę wcześniej dopala go. Więc Graves zostawiam osamotniony w tym momencie na dalej alejce. Puszuje, przychodzi do niego, nie do niego, ale po red buff chyba Jin powinien go zgarnąć i tak będzie. Postawiona ofensywnie, no defensywnie kulka, żeby wywrzeć presję na przeciwniku. Na środkową alejkę to będzie o Jezu, Shockwave, który zabija nam Lulu. Shockwave, który zabił nam Lulu. Tytuł na nowy film. Wejście od Gravesa nie zatrzymany. Ajajajaj, no leśnik z północy ma problemy. Wejście kataklizmem na Gravesa. No i Dr. House wchodzi, odpalona celna salwa. No, Graves na zdrowie, ale nie na tyle niski. Jeszcze wejście od Fiory. No i jednym autoataczkiem on ją dobija. Dobra, kruki leciały w stronę Ezreala. Wieża na midzie przyniki Witor, że została zniszczona. Tutaj jest skupienie teraz na dolą i na pewno nie wezmą teraz Nexusa, ale wezmą dwa inhibitory. Ok, inhibitor na dole. Inhibitor na midzie. W sumie jest fala minionów, żeby spróbować podejść na górę. Ale lepiej się wycofać, mieć barona i wtedy podejść. To jest lepszy plan na zakończenie tej gierki w dosyć bardziej spektakularny sposób. Więc na razie tutaj nie ma żadnych buffów. I to jest podejście pod barona. Owszem, to będzie podejście pod barona. Oczywiście tutaj jest wizja, będzie szybko wyczyszczona. Ale to już jest według mnie po gierce. Baron to jest jedynie formalność. 16 tysięcy, no 15 tysięcy złota przewagi. Ok, wejście teraz od Jarvana. No, może gdyby Jarvan zabił Gravesa, to mogłoby się skończyć to trochę inaczej. No w sensie Jarvan musi się cofnąć do bazy. Ezreal jedynie z pełną sławą mógłby jakoś zdobić. O Jezus Maria, rzucił on ją, ale no nie zestilował jej niestety. A gdyby to zrobił, no po prostu god. Zebranie barona może by w jakiś minimalny sposób odwróciło przebieg gierki. Może. Nie, no, mamy 22 minutę, mamy 15 tysięcy złota przewagi. 17 już w tym momencie. Znaczy robi się 17. Mamy dwa wind drake'i, za chwilę będzie w ognisty smog. Będzie szedł na konto drużyny Infection. I co? To jest może już podejście pod koniec gierki. Jaki smog teraz się nam pojawi? Również Infernal. No, Jin 1 na 1 podejmuje sobie na spokojnie Lulu. Bez żadnych problemów. Odpalona kurtyna z daleka. Trafiamy raz. Oj. Dwa razy Kalim. Więcej nie ma po co strzelać, bo nawet strzału już nie było. Bo jeżeli możecie mieć jeszcze 3 kurtyny na Jina, działa podobnie do Ultimate'em Xerata. Ohoho. No to Collective Damage, był Flash, Q, Auto Attack, Collective Damage i może Smoke jeszcze rzucony po międzyczasie. Czy ten Ultimate Jina jest podobny do Ultimate Xerata, że z levelem Ultimate'a rośnie ilość strzałów? Jeżeli tak, to jeszcze musiało coś mu zostać, ale odrodzenie użytej, moi drodzy, to jest koniec półfinału.